kafliczkę, czy coś więcej. Kaplica Konfederatów Barskich Świętego Michała. Miejsce to jest świadkiem walk i wiecznego spoczynku około 300 konfederatów barskich. Zginęli oni w bitwie stoczonej w 1771 roku z wojskami rosyjskimi na polach Palczy, Harbutowic i Lanskorony. Teren bitwy nazwano po tym wydarzeniu Groby. Obecnie zarósł on lasem. Walki konfederatów to pierwszy i zarazem największy zryw powstańczy przeciw zaborcom, głównie Rosji i jej wojskom, ingerującej wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej już od początku wieku XVIII. Walki rozpoczęły się w 1768 roku i trwały przez ponad 4 lata. Oprócz tej mogiły są jeszcze inne miejsca pochówków konfederatów barskich w rejonie Lanskorony. Wcześniej stał tutaj pierwszy kościółek parafialny dla Palczy i Harbutowic. Historia sięgała XIV wieku. W 2008 roku postawiono tę kapliczkę w czynie społecznym, staraniem Towarzystwa Przyjaciół Lanskorony, burmistrza Sułkowic, miejscowych społeczników. Poświęcono ją 3 maja w czasie uroczystej mszy świętej. Kaplicę projektował i wykonał artysta rzeźbiarz, pan Wojciech Kurdziel z Bugaja. Polsko, Polsko, święta, bogobojna. Jeżeli kiedyś jasna i spokojna obrócisz swoje rozwidnione oczy na groby nasze, gdzie nas robak toczy, gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne skryły się dmuać jak łabędzie senne. Polsko, ty moja, ty już nieprzytomni będziemy, wspomnij ty o nas, o wspomnij. Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska, pacierz co płacze i piorun co błyska. A dojrze się zastanawiasz chwilkę, jaka tam cisza na naszej mogile. Jak się wydaje przez Boga przeklęta, a nie zapomnisz ty o nas, o święta. Starym ojców naszych szlakiem, przez krew idziemy ku wolności. Z dawną pieśnią, dawnym znakiem, my, żołnierze, sercem prości. Jeśli zapomnimy o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o nas.